Iwona Wosicka, witam i zapraszam na wiadomości lokalne, a w nich między innymi o tragicznym wypadku, jaki wydarzył się w Bogatyni, o sposobie na spędzenie ferii oraz o planach przebudowy Bogatyńskiego Zalewu. Serdecznie Państwa zapraszam. Jedna osoba nie żyje, a druga w ciężkim stanie trafiła do Zgorzeleckiego Szpitala. Po trzech dniach zmarła. To skutek wypadku, do którego doszło w sobotę 17 stycznia w Bogatyni. Tutaj, w tym miejscu, w tym, koło znaku przejścia dla pieszych. No. 27-letni Paweł S. z Bogatyni zginął w sobotę w wypadku samochodowym. Był pasażerem Peugeota, który zderzył się z autem dostawczym. Około godziny 6.10, 6.15 na ulicy tutaj Daszyńskiego, niedaleko skrzyżowania z ulicą Bojowników, nastąpił wypadek drogowy. Kierujący samochodem marki Peugeot 306 po prostu nie zachował należytej ostrożności. Najprawdopodobniej wpadł w poślizg i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Iveco dostawczym. Obudził mnie tylko huk. Myślałem, że w moje auto ktoś strzelił i wyjrzałem, to zaraz karetka podjechała momentalnie. Kierowca auta, 23-letni Marcin D., trafił do Zgorzeleckiego Szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Lekarze w rokowaniach byli bardzo ostrożni. Bogatyńska policja potwierdziła, że kierowca Peugeota zmarł w poniedziałek wieczorem. Na sportowo lub artystycznie sposobów na spędzenie ferii zimowych jest mnóstwo. Każdy zapewne znajdzie coś dla siebie. Będą filmy, warsztaty i treningi. Można poskakać, pograć w piłkę, rysować czy pobawić się w kręgu. To tylko część atrakcji zimowych dla dzieci, które spędzają ferie w domach. Sprawdziliśmy, co poszczególne miasta przygotowały dla uczniów. W Zgorzelcu liczne zajęcia artystyczne odbywają się w Domu Kultury. Mieliśmy różne zawody, dostaliśmy nagrody. Są to zajęcia z pedagogiki zabawy, zajęcia integracyjne, zajęcia na wykrzyczenie, zajęcia takie, które będą bardziej edukacyjnie rozszerzały informacje dla dzieci. Będą to również zajęcia ruchowe ze śpiewem. Zawidów także postawił na taniec i teatr. Nie zabraknie ciekawych propozycji. W tym roku ruszają warsztaty teatralne, które poprowadzi bardzo dobrze przygotowana do tego osoba. Zamysł jest taki, aby te warsztaty zakończyły się spektaklem w wykonaniu dzieci. Dosłownie już dzisiaj te warsztaty ruszają. Oprócz tego dzieci mogą przychodzić do nas na zajęcia plastyczne, na tenis stołowy. Mamy bezpłatny internet na czas ferii w bibliotece. Z tego wszystkiego można korzystać. Myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał z tego skorzystać, to nie będzie się nudził w czasie ferii zimowych. W Bogatyni przez pierwszy tydzień zajęcia organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bardzo lubię chodzić na zajęcia, lubię się bawić, lubię poznawać różne rzeczy i jeszcze lubię grać w piłkę, bo chodzę na treningi, tutaj właśnie gram i lubię poznawać kolegów dużo. Rysujemy też taką strzelbę, żeby z niej, bo to się tak będzie wbijało tutaj i rozwalijamy. Dzisiaj są zajęcia profilaktyczne, nie przeciwko paleniu papierosów, jak i również picia alkoholu. Robimy pracę na temat palenia i picia. Że nie wolno palić. I co twoja praca przedstawia? No jak dziewczyna pali, to jest po prostu skreślone. Również Miejski Klub Sportowy Granica postanowił wykorzystać przerwę w nauce na szkolenie swoich zawodników. Na zajęcia sportowe przychodzi blisko 50 osób. Są też zajęcia rekreacyjne, ale też już zajęcia w formie ścisłej, to znaczy wykonywana jest praca tutaj, tak zwane ładowanie akumulatorów, jak to się popularnie nazywa w zimie. Także przyjemne, spożyteczne. Myślę, że młodzież ma tutaj możliwość się wyżycia i spędzania fajnej ferii. Rano mamy zajęcia na dworzu, o 11, 16 na hali, no, a w popołudniu mamy tutaj zorganizowany posiłek tak tutaj w szkole. W drugim tygodniu ferii dzieci i młodzież przeniosą się do Domu Kultury. Tam będą czekać na nich instruktorzy i pracownie ceramiczna, plastyczna, a nawet warsztaty z Kryspinem Hermańskim z You Can Dance. Ponad 10 milionów ma kosztować przebudowa Bogatyńskiego Zalewu. Zadecydowano, że będzie to miejsce rekreacyjne, ale z naciskiem na relaks i wyciszenie. Wielu zmarłych.